Ekologiczne gospodarstwo rolne państwa Szydłowskich, przekazywane z pokolenia na pokolenie od 60 lat, może zniknąć z powierzchni sołectwa Mikołów Mokre. I to dosłownie, ponieważ przez niemal sam środek należącego do nich terenu ma przebiegać jeden z wariantów linii kolei dużych prędkości pod Centralny Port Komunikacyjny. Rodzina nie zgadza się z tą decyzją, tym bardziej, że jak tłumaczą, do tej pory nikt z nimi niczego nie konsultował. Jest to jakoś ukryta gra i nie wiadomo, o co tu chodzi. Po prostu właśnie za bezcen nas, aby po prostu wysiedlić, bo nic nie oferują, no wyrzucić jak psa. Czyli po prostu właśnie, no co nam pozostało? No WC i pod drzewo iść. Bo nikt po prostu z nami nie chce rozmawiać. O co tu konkretnie chodzi? Komu tu konkretnie chodzi? Kto te linie tutaj narysował? W tej sytuacji są nie tylko państwo Szydłowscy, ale i całe sołectwo Mokre w Mikołowie, a także wielu innych mieszkańców okolicznych miast, przez które mają przebiegać linie kolejowe do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Duża część mieszkańców sprzeciwiających się inwestycji to starsi ludzie, którzy o przesiedlaniu nie chcą nawet słyszeć. Kolej dużej prędkości to także duża ingerencja w istniejącą przyrodę. Na polu, które jest przed nami, będzie się znajdował terminal intermodalny, który nie tylko zniszczy to gospodarstwo, ale i tutaj środowisko naturalne oraz również w poważny sposób dotknie osiedle mieszkaniowe, które tutaj jest z boku za jarem, gdzie 120 budynków jednorodzinnych stanowiących integralną część sołectwa Mikołów Mokre. Dlatego już w najbliższą sobotę 5 listopada mieszkańcy solidarnie zbierą się w Katowicach, by po raz kolejny głośno sprzeciwić się budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Organizatorzy chcą zaprosić każdego, komu nie jest obojętna przyszłość, jak mówią, całego regionu. Spotykamy się na Placu Wolności. Z Placu Wolności będziemy przechodzić, będzie przemarsz na rynek i na rynku odbędą się wystąpienia ekspertów, posłów, senatorów. Zapraszamy media, zapraszamy prasę, zapraszamy przede wszystkim wszystkich mieszkańców, których dotykają te przebiegi. I nie tylko. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich Was, ponieważ w związku z tą inwestycją procedowane jest prawo, jest to prawo systemowe. Protest rozpocznie się o godzinie 12, a planowany czas jego zakończenia to godzina 14.